Cześć, witajcie z tej strony Denrog nas w kolejnym odcinku. Już tutaj mam kombajn przyszykowany, czekajcie, tylko podczepię. O jest. Kupiłem sobie nowy header 12-metrowy. Postanowiłem, że taki będzie lepszy według mnie. Bo już trochę pól mamy, niestety musimy tak w taki to dziwny sposób wyjeżdżać z tej bramy. No bo niestety tam nic nie widziałem. Jakichś wózków. Żadnych, nic takiego. Chyba, że po prostu gdzieś przeoczyłem w tym sklepie, jak szukałem. Obecnie mam największy header do tego kombajnu, większego już nie było. To jest tam 12 z kawałkiem metra ma. Także już testujemy go. Tylko nam na słomę idzie od razu, tak? Dobra, jedziemy. Poczekajcie, jeszcze sobie szybko zerkniemy sobie, jak tam z chwastami. No, przed chwastami to jeszcze można było popryskać, ale to jest ok. Dwa. No i z tego, że będzie troszeczkę mniej. O, czekajcie, bo za szybko. Nie ten bieg wrzuciłem. Także jedziemy, kusimy. Czekajcie, że tylko sobie Steama wyłączę. Żeby to żadne komunikaty nam nie wyskakiwały. Czekajcie, tu mnie nie kosi na, nie no, kosi na słomę. Ale jakoś tej słomy strasznie mało, prawdopodobnie dlatego, że to jest... O, się widzieliście, czekajcie, co to było dokładnie? Pasty. Przez pasty pewnie tak mało jest tej słomy. Zobaczymy, jak to będzie na tych dwóch innych polach. Gdzie tam jest dużo lepiej. Ale strasznie kurzy. Bardzo ładna animacja. Tutaj koszenia tej pszenicy. No nie, no, znowu źle podjechałem. Dobra, jedziemy. Cztery przejazdy pewnie będzie skoszone. Zobaczymy zaraz to, ale nieźle się kurzy. W tym momencie. O, umiejętność żniwiarza. Ale fajne naprawdę dźwięki w środku są. Mi się bardzo podobają. Dobra, tam lekki mi jak jest, niech będzie. Gdzie tam w zbiorniku jest, tutaj nic nie widać. Z góry też nic nie widać, zamknięty zbiornik. Jedynie tyle tam to jest prawie, tak pokazano tą ikonkę. Ile jest około nasypanego. Tutaj jest zboża. Jednak będzie chyba na 5 razy. Bo teraz jedziemy trzeci, potem czwarty, piąty pewnie będzie. Bo tego z boku na raz nie dam rady. Ale słomy naprawdę jest mało z tego. Pewnie przez te chwasty, ja tak myślę. Kawałeczek nam zostanie. No zobaczymy, czy to będę zbierał tą sumę, czy po prostu sobie ją zaoram. Czy sieczkarnię mogę włączyć? Chyba nie mogę sieczkarni. Bo nic nie widzę, że tutaj była jakaś informacja.
Dobra, już idziemy normalnie, tylko komunikat nam wyskakuje. Jakoś tu powoli ta pszenica przybywa nam. Dobra, także tutaj koniec tego pola. Mamy jeszcze dwa inne pola do skoszenia, także jedziemy już. Jeszcze zaraz się wysypiemy po drodze. To już rurę wystawiłem. Jak się miejscowość nazywa? Baranki Małe. Także zaczniemy sobie od tej strony kosić. Ewentualnie potem po prostu wysypiemy sobie. I też myślę, że będziemy przez dwa pola jechali. Jeszcze słoma wyleciała z poprzedniego tam koszenia. Trochę. Zobaczmy, jak będzie słoma leciała. Tak samo leci chyba. Tak mi się wydaje, nie wiem jak wam. Widocznie tak miało być z tą słomą. Ja miałem wrażenie, że ta wskazówka poprawi się w ogóle, to nie jest większa z tym zbożem. To tyle ile było, tyle jest. Za szybko. Teraz zapewne, że tutaj trzeba ustawić stały bieg i jechać do przodu. Jeżeli są tutaj, to jeszcze umiejętność żniwia. Sobie zerknijmy, gdzie to będzie. Ok, czyli zwiększa nam niby plony. Cześć, witajcie, z tej strony Dendrog na kolejnym odcinku. Już tutaj mam kombajn przyszykowany, czekajcie, go podczepię. O, jest. Kupiłem sobie nowy header 12-metrowy. Postanowiłem, że taki będzie lepszy według mnie. Bo już trochę pól mamy, niestety musimy tak w taki to dziwny sposób wyjeżdżać z tej bramy. No bo niestety tam nic nie widziałem. Jakichś wózków. Żadnych, nic takiego. Chyba, że po prostu gdzieś przeoczyłem w tym sklepie, jak szukałem. Obecnie mam największy header do tego kombajnu, większego już nie było. To jest tam 12 z kawałkiem metra ma. Także już testujemy go. Tylko nam na słomę idzie od razu, tak? Dobra, jedziemy. Poczekajcie, jeszcze szybko zerkniemy sobie. Jak tam z chwastami? No, przed chwastami to jeszcze można było popryskać, ale to jest ok. Dwa. No i z tego, że będzie troszeczkę mniej. O, czekajcie, bo za szybko. Nie, ten bieg wrzuciłem. Także jedziemy, kusimy. Czekajcie, tylko sobie Steama wyłączę.
Żadne komunikaty nam nie wyskakiwały. Czekaj, czy tu mnie nie kosi na słomę? Nie no, kosi na słomę. A jakoś tej słomy strasznie mało, prawdopodobnie dlatego, że to jest... O, się widziałeś, czekaj, co to było dokładnie? Pasty. Przez pasty pewnie, tak. Ile tego będzie? Co on mi tak wolno jedzie? Co, może on jest uszkodzony jakoś? I przez co tak wolno jedzie? Bo ostatnio przecież uderzyliśmy tam w pojazd pracownika dokładnie. Coś mi się wydaje, że jednak jest uszkodzony i to nieźle. To będzie trzeba kupić ten serwis. Dokładnie ten, nie serwis, tylko warsztat to do napraw. Czemu go tutaj nie popycham? No dobra, teraz może podjadę jakoś. Ale patrzcie, go on wolno jedzie. Dobra, teraz sypię. A jest, ile mamy procent, zobaczcie. To jest procent, a teraz myślałem, że to jest z prawej strony, tam u góry. Ta ikonka, czyli po prostu trzeba było włączyć te hudy. I patrzcie, prawie cały przyczepę nasypałem. Dobra, także nie jest źle. Ale coś mi się wydaje, że jednak ten traktor to my będziemy musieli na warsztat dać. Bo chyba trochę się zepsuł. Teraz to zboże leci. Ale tutaj sporo będzie niego. Więc ja myślę, że będę po prostu wodził sobie do silosu. Bo tym traktorem to za daleko nie dojadę. Albo od razu na warsztat.
Tylko czy mnie będzie teraz stać? Jak mnie nie będzie stać, to będę musiał jechać i jakoś nim tam zajechać na skup. Potem jak będę miał pieniądze, kupić warsztat i naprawić traktor. Leci zboże, ładnie. Ciekawe ile przyczepy będzie w ogóle, tony ile tam będzie potem tej przyczepy. Prawie 50%. Teraz jak będę wracał, wysypię to do przyczepy. O ile tutaj mi się uda dojechać tym ciągnikiem. Bo jednak jest nieźle uszkodzony. Który mam już ten... Czekajcie, 20 poziom. A mieliśmy przy tylko 12%. Teraz 27 to szybko do poziomu idą. Nie załapiemy chyba tego na raz. Ile tych procentów? 63 już jest. To za chwilę sobie podjadę. Wiecie co? Może podjadę sobie kombajnem tam. Bo ciągnikiem to raczej będzie trudno tam dojechać. Także dojadę do końca tutaj. Na drugie pole nie będę jechał. Dobra, jedziemy wysypać. Zobaczymy, jak z tego zboża wejdzie. Oho, o, przyczepę zobaczyłem. To jeszcze kombajn tutaj popsuje w ten sposób. Także sypiemy za chwilę. To już nie mogę, czy co?
Dobra, jest. Sypie się. Razie musimy chyba czepić header, bo inaczej nie damy rady. Cofnąć do tyłu. Tu sporo będzie w tej przyczepie. Prawie pełna przyczepa. Dobra, ja czepię. I tak, pojedziemy sobie na farmę, spróbujemy dojechać. Bo już kolejnym razem zbytnio to się nie zmieści, więc już warto teraz pojechać to wysypać. Cześć, witajcie, z tej strony Dendrognos w kolejnym odcinku. Już tutaj mam kombajn przyszykowany, czekajcie, go podczepię. O, jest. Kupiłem sobie nowy header 12-metrowy. Postanowiłem, że taki będzie lepszy według mnie. Bo już trochę pól mamy, niestety musimy tak w taki to dziwny sposób wyjeżdżać z tej bramy. No bo niestety tam nic nie widziałem. Jakichś wózków. Żadnych, nic takiego. Chyba, że po prostu gdzieś przeoczyłem w tym sklepie, jak szukałem. Obecnie mam największy header do tego kombajnu, większego już nie było. To jest tam 12 z kawałkiem metra ma. Także już testujemy go. Tylko nam na słomę idzie od razu, tak? Dobra, jedziemy. Poczekajcie, jeszcze sobie szybko zerkniemy sobie. Jak tam z chwastami? No, przed chwastami to jeszcze można było popryskać, ale to jest ok. Dwa. No i z tego, że będzie troszeczkę mniej. O, czekajcie, bo za szybko. Nie, ten bieg wrzuciłem. Także jedziemy, kusimy. Czekajcie, tylko sobie Steama wyłączę. Ale tutaj żadne komunikaty nam nie wyskakiwały. Czekaj, czy to mnie nie kosi na słomę? Nie no, kosi na słomę. Ale jakoś tej słomy strasznie mało, prawdopodobnie dlatego, że to jest... O, się widzieliście, czekajcie, co to było dokładnie? Pasty. Przez pasty pewnie, tak. Dobra, sypiemy. Okej, okej, jest nasypane. Czemu za kolejne przyczepy nie chcę sypać? Ja nie chcę tej przyczepy. Ja bym chciał tą drugą. Wiecie co, chyba muszę jednak odczepić tę przyczepę. Robię w takim razie tak. No, nie tak chciałem, chciałem tą drugą odczepić. I co, ja nie mogę teraz odczepić przyczepy. Bo generalnie kiedy się zresetuje gra, to one same się rozszczepiają. Wiecie co? Ja będę musiał zresetować grę, wysypać to. Teraz sobie szybko poszukałem warsztatu. Gdzie on tutaj będzie, ale pewnie będzie z tej strony. Tutaj na razie nic nie widzę. Co tutaj jest w tym miejscu? Dobra, zobaczmy z ile jest warsztat. 40 tysięcy. No to dobra, także ja sobie to skoszę, że już poza odcinkiem sam. Zaraz sobie zarestuję grę, aby rozszczepić te przyczepy. I będę najwyżej tego, tą jedną zieloną jeździł cały czas. A potem to sprzedam, mam nadzieję, że pieniądze będą. I jeśli będą pieniądze, to w kolejnym odcinku, jeżeli nareperujemy traktor. Także trzymajcie się, do kolejnego, cześć!